indywidualnie. Każdy zgłaszając trunek wkładał to w całego siebie, serce, emocje i tak dalej, tak dalej. Wszystko, co jest najlepsze. A muszę Państwu powiedzieć, że wpłynęły trunki nie tylko z Tuchomia, chociaż gro jest z Tuchomia i z gminy Tuchomie, ale także mamy nalewki i z Lidzbarka Warmińskiego, z Koszalina, z Dąbrowy Górniczej, z Łodzi. Także proszę Państwa, naprawdę można powiedzieć, że to już nie jest konkurs regionalny, tylko i o wiele szerszy. Jak konkurs skończyć? Oj, liśni, słaczki, bo do prawie w tym bo. Oj, liśni, słaczki, bo do prawie w tym bo. Gospodarze was witają, do zawodu zapraszają, życzą wszystkim tu na sali, aby wiernie zwyciężali. Zawsze wyrównane, bardzo wysoki, piwa pozbawione wad, mogłyby na pewno brać udział w ogólnopolskich konkursach, do czego chłopaków zapraszam. No i gratuluję wygranej. Brawo, brawo, brawo. To ręce do góry teraz. Tak, i obijamy, albo... Dobrze. Ja jestem u Państwa po raz czwarty. Za każdym razem rzeczywiście jest inne jury. Tych trunków jest coraz więcej. Co wcale nie znaczy, że nam szumi w głowach, aczkolwiek chciałoby się, proponowaliśmy w gronie własnym, żeby ten cykl nagradzania rozłożyć przez cały rok. To znaczy, żebyśmy mieli czas codziennie jedną flaszkę, potem sprawdzimy, jak się rano czujemy i będziemy oceniani wtedy po samopoczuciu własnym. Ale chcę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście to jest bardzo trudna praca. Tym bardziej, że jak Państwo zauważyli, ta punktacja nie różni się aż tak bardzo drastycznie. Te ilości punktów są niewielkie, ponieważ każdy, mamy świadomość, że Państwo włożyli mnóstwo serca w te trunki, które się tutaj do tego konkursu przedstawili. I nie chcę powiedzieć, że akurat to było jednym z kryteriów, ale rzeczywiście były tak dopracowane, że trzeba było się, te kubki smakowe musiały być mocno wysilone, żeby odróżnić smaki, zapachy i ten taki wizualny ogląd tego, co Państwo przygotowaliście. Jeszcze raz chcemy bardzo, bardzo serdecznie pogratulować, bo to pewnie Państwo wiecie, my nie wiemy, kogo oceniamy, my mamy tylko numerki. Więc szalenie, mnie przynajmniej szalenie miło, że brałem udział w jury ubiegłorocznym, w którym laureat w tym roku jest ten sam. To znaczy, że mamy dobre smaki. Także jeszcze raz gratuluję wszystkim Państwu. Chciałem...